Czego nam nie mówili. Podcast dla rodziców z dystansem. Kasia Gorgoń, tego nam nie mówili. Dzień dobry, cześć. Zaczynamy nowy temat, a dzisiaj będziemy, słuchajcie, mówić o tym, jak przejść od narzekania do działania. I w sercu tego będzie szkoła. No a jeżeli rozmawiać o szkole, to z kim jak nie z jednym z najaktywniejszych, chciałabym powiedzieć nawet ludzi w Polsce, ale powiem tak, pedagogów, nauczycieli. Jakub Tylman ze mną dzisiaj. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie, bardzo mi miło. Jakub, ty, jakbym cię chciała przedstawić, to bym tu mogła, moglibyśmy na tym skończyć podcast, co robisz, czym się zajmujesz i co jest na twoim koncie, ale mnie się chyba najbardziej kojarzy z tobą słowo twórca. Ty tworzysz, bardzo dużo tak, tworzysz. Tak, ja po prostu tworzę i koloruję i to jest najkrótsze jakby przedstawienie mnie i taki chyba najbardziej kwintesencją tego, co robię. To tak, chcę zamienić to, co czarne i białe na kolory, bo one mają moc. Tak, no i działanie. I właśnie działanie, o tym będziemy dzisiaj mówić. Jakub sam nie będzie się chwalił, więc ja pochwalę go, że jest nagradzany i doceniany z bardzo wielu stron jako aktywny działacz i na rzecz lokalnej społeczności i oczywiście szkoły, a także niedawny laureat Nagrody imienia Ireny Sendlerowej. Jeżeli ktoś na pierwszy rzut ucha nie pamięta, za naprawianie świata nagroda przyznawana nauczycielom właśnie szkół podstawowych, ponadpodstawowych za wychowanie w duchu tolerancji, no i za tą aktywność. Bo powiem ci tak, no i jeszcze zapomniałabym, gdzie uczysz, gdzie pracujesz, może ty to powiedz, Jakub, żeby było wyraźnie. To też znana chyba w kraju szkoła publiczna, szkoła podstawowa imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu w Śremie. Znana, pozwolimy sobie tak powiedzieć, ponieważ akcja kolorowych świadectw, które wyręczaliśmy, była we wszystkich możliwych chyba stacji, mówiły o tym wszystkie media, więc dlatego pozwoliłem sobie na tą znaną, bo to ta sława niekoniecznie dobrze odbiła się na naszych nastrojach i tym, co działo się politycznie, próbując nam zamknąć usta wtedy. Ale to właśnie między innymi z tej akcji możecie tą szkołę kojarzyć i to właśnie za moją sprawą tyle zamętu, szumu zrobiło się wokół tej. Czyli ty po prostu akcji. Oznaczasz kłopoty. Tutaj mrugam do ciebie oczywiście, ale... Tak można by powiedzieć. Tak można powiedzieć. Tam, gdzie się pojawia tylko, tam się pojawiają kłopoty. Ale widzisz, to myślę, że też jest dobry punkt wyjścia do tej rozmowy o działaniu, że trzeba sobie od razu powiedzieć, że jeżeli chcesz zmieniać coś, co jest tak skostniałe jak polski system edukacyjny, to trzeba się przygotować na to, że to nie będzie droga usłana różami, to będzie też albo takimi bardzo kolczastymi. Jakub, jesteś świeżym autorem świeżej książki Jak pokolorować szkołę. Ona nam się tu na pewno pojawi. Wydawnictwo Mamania odpowiada za tę pozycję. Ale wracając do tego, od czego właśnie zaczęłam. My narzekamy. Na szkołę narzekamy bardzo często, bo na relacje nauczycieli z uczniami, narzekamy na oceny, na zadania domowe, na godziny rozpoczynania zajęć. Dużo, na podstawę programową oczywiście, która jest przeładowana. I z reguły, jak kończymy narzekać, to mówimy coś takiego, ale to jest system. To jest system edukacji. Co ja mogę zrobić? Przecież będę walczyć. Nie da się. To trzeba reform, lat, polityki, zabiegów, podpisów, chodzenia, proszenia, przekonywania. No to siadam, narzekam dalej i luz. A ty mówisz, że to nieprawda. Do rodziców, do uczniów, do nauczycieli. Że to nieprawda. To naprawdę nieprawda? No to naprawdę nieprawda, bo na szczęście przepisy prawa są tak skonstruowane, że one dają nam naprawdę dużą przestrzeń do pewnych działań i do pewnych rozwiązań. Tylko że my jesteśmy przyzwyczajeni, że taka szkoła, jaką my pamiętamy, jaką pamiętają nasi rodzice, jest tą jedyną słuszną i poprawną szkołą. Skostniały ten pruski system, on potrzebuje zmiany i okazuje się, że ta zmiana zależy tylko od nas i nawet gdyby cały świat był przeciwko i niezależnie co by się działo tam do góry, to zawsze tą magiczną różdżkę będzie trzymał ten, który jest na samym dole, ten, który kiedyś trzymał kredę, dzisiaj trzyma pisaka do tablicy, bądź do ekranu multimedialnego,
On będzie tworzył tę rzeczywistość i on będzie tak naprawdę decydował o tym, jak ta lekcja będzie wyglądała, jaki będzie system oceniania, w jaki sposób będziemy podchodzić do wielu ważnych kwestii w szkole. Więc... Ale to jest istotne, bo my mamy poczucie, że nie, że to jest gdzieś zapisane, wiesz, złotymi literami, że to musi być tak. No tak, jest zapisane, że uczeń ma być klasyfikowany na każdy semestr, czyli musi dostać ocenę, mieć wystawioną na semestr. Tak, okej, okay, no będzie miał wystawioną, ale to, czy będą tam oceny cząstkowe, czy ich nie będzie, to tego nam nikt nie powiedział i jest wiele szkół, które nie wystawia ocen, które nie wystawia ocen cyfrom, żebyśmy się dobrze zrozumieli, bo tak, ocena tak. Jak w polskim systemie jest potrzebna, ale trzeba się zastanowić, czy ona jest potrzebna wyrażana w cyfrom, bo mi się wydaje, że ja zresztą mówiłem to już niejednokrotnie i powtórzę to raz jeszcze, że oceny te cyfrowe w szkole są warte tyle pieniędzy w Monopoli. Jak gramy, to się mocno w cudzysłowie jaramy tym i chcemy mieć tej pieniędzy jak najwięcej, budujemy to te jasne. Domy, ale kiedy odkładamy tą grę na półkę, zapominamy o tym, co było i to nie ma dla nas najmniejszego znaczenia. I tak samo jest w szkole. One są dla nas ważne tylko wtedy, kiedy je zdobywamy, a potem o nich zapominamy. Ale pamiętasz swoje oceny? Oczywiście, że pamiętam, bo ja... Wiesz, z szóstej klasy, z fizyki. Ja zawsze walczyłem o dopuszczający z matematyki. I dlatego to bardzo mocno pamiętam, bo to się może wydawać dziwne i niezrozumiałe, ale ja nigdy nie byłem dobrym uczniem. Ja nigdy nie dostałem Światosław Kaskiem. Może raz, nie wiem, w czwartej klasie, to już jest maksymalne, co osiągnąłem. I mi z tym było dobrze. Moi rodzice nie cisnęli, tak jak to się robi, że ja muszę być najlepszy. Oni mi dawali przestrzeń i oni wiedzieli, że ta nauka z tych wielu przedmiotów nie jest mi po drodze. Za to mnie nie karano w domu, za to mnie nie straszono. Albo wiadomo było, że to nie jest koniec świata. Dokładnie tak. Bo to, jak widać, dzisiaj radzę sobie świetnie, niczego mi nie brakuje. Czyli to jest ten dowód na to, że te oceny nie wartościują, bo my często spotykamy się, ja często spotykam się z takim podejściem, który bardzo mnie dotyka, że rodzice uważają, że jeśli jego dziecko nie będzie miało świadectwa z paskiem, to będzie gorsze. A co bardziej mnie dotyka, kiedy dzieci tak bardzo starają się o to, by mieć świadectwo z paskiem tylko dlatego, że rodzice innych dzieci, które mają świadectwo z paskiem, nie pozwolą się im zadawać ze mną, bo ja jestem gorszy. To jest, takie są historie. Takie są sytuacje, że dochodzi do takich sytuacji, że ta walka o to świadectwo z paskiem jest tylko i wyłącznie po coś, z obawy przed czymś, nie walką o przynależność do jakiejś grupy, do tego, żeby nie zostać wykluczonym, bo przecież jak nie będę mieć świadectwa z paskiem, to będę głupi i za nosie nie wolno zadawać, tak myślą niektóre dzieci. I przyszłość jest już skreślona. Tak, to jest najbardziej przykre, że dożyliśmy takich czasów, że to musi być problemem polskich dzieci dzisiaj, żeby starać się o świadectwo z paskiem właśnie z takich przyczyn. I dlatego ja obalam mit tych ocen, tego świadectwa z paskiem. Dlatego pojawił się ta inicjatywa kolorowych świadectw, żeby pokazać, że każdy jest wyjątkowy i każdy za coś innego powinien otrzymać ten pasek, bo każdy wykonał pracę na miarę swoich możliwości w danym roku i tyle, ile mógł, tyle zrobił. I dlaczego on ma, nie widzę, to doceniony. Dla niektórych to jest po prostu maksimum tego, co mogą osiągnąć. A system zapomina. Tak, oczywiście, a nie każdy. Każdy może identycznie i to, ale wiesz, jak lubimy też te historie, że właśnie każdy może wszystko, co brzmi tak fajnie, ma być takie zachęcające, ale wpędza też potem... Każdy może wszystko, ale może na miarę historie. Swoich możliwości. Wiesz, w szkole, o której ja mówię, my mamy 40% uczniów pochodzenia innego niż polskie, 20% uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, czyli łącznie ponad połowa uczniów to są uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, bo ci, którzy przyjechali z innych krajów, też mają specjalne potrzeby edukacyjne. I teraz jak przystawić ich świadectwa z paskiem, których oni nie są w stanie osiągnąć absolutnie. Jak mamy ich inaczej zmotywować, powiedzieć, że jesteście super, cudowni, przecież wy wykonaliście kawał dobrej roboty, przyszliście tutaj z pozycją taką, kiedy mówiliście dwa słowa po polsku, a kończymy rok, a wy piszecie po polsku. No to jest dla was ten pasek, który wam się należy, tak? I system... Oczywiście, to jest ogromna droga. On nie zapomina i system każe im być po prostu... niedocenionym, tak? Bo tylko doceniamy tych, którzy są najlepsi, we wszystkim najlepsi. No tak, bo system jest najlepiej we wszystkim, no i wiadomo, skala ocen jest bardzo taka niewielka, no tutaj wiesz, bardzo, bardzo mała przestrzeń na różnicowanie też tego,
Ale właśnie, jeżeli ty mówisz, że się tak mówisz, nie ma niemożliwego, nie musimy czekać, aż przyjdzie złota rybka i spełni życzenia o zmianie edukacji w naszym kraju, to jakbyś powiedział do rodziców, cześć rodzice, jesteście, zależy wam na edukacji swojego dziecka, coś wam się nie podoba, coś byście chcieli inaczej, co rozmawiaj, mów o tym, co ci się nie podoba. Jakby no po to są rady rodziców, nie tylko po to, żeby spotkały się dwa razy w roku i ustaliło, że składamy się po 25 zł czy po 30 i no kupujemy fesy, bo tak się to. Do tego o się to sprowadza chodzi. W tej chwili funkcjonowanie rady rodziców. Potrzebujemy was, przechodzicie, tak. Robicie festę, grillujecie kiełbaski i na tym się kończy nasza współpraca. A chodzi chyba o to, żeby był ten dialog, żebyśmy mówili i wspólnie zmieniali to, co możemy zmienić i to, co jest dobrem dla naszego dziecka. Przecież szkoła powinna być elementem współpracy co najmniej tych trzech podmiotów, jakim jest uczeń, nauczyciel, czyli reprezentant szkoły, tak? I rodzic. No, wszystkie trzy strony powinny mieć prawo głosu, prawo decydowania i prawo do tego, aby współtworzyć miejsce, w którym są, które spędzają połowę swojego dziecięcego życia. No to jest taki drugi dom, można powiedzieć. No, niektórzy przychodzą na szóstą na świetlicę i o piątej wychodzą. No to no, czyli w tym dziecięcym swoim życiu spędzają tam najwięcej czasu, więc no, to powinno nam zależeć, nam, rodzicom, na tym, aby to było dobre, a nie powinniśmy się obawiać tego, no ale jak ja się odezwę, to będą się mścić na mnie, bo cały czas żyjemy jakby w takim przeświadczeniu, że ja się nie będę odzywał, bo potem moje dziecko, że tak powiem, straci, tak? Bo będą się na nim mścić, bo... Tak, bo był święty spokój, a ty mieszasz. A ten wprowadza zamieszanie. No, takim podejściem nic nie zrobimy, więc no, to jest najtrudniejsza rzecz, wyjście z tej strefy komfortu, w której jesteśmy. Odwaga. Bo tak jest nam dobrze. I kiedy już wyjdziemy z tej strefy komfortu, powiem, no kurde, ja się nie mogę na to zgodzić. Ja się nie mogę zgodzić na to, żeby tak to funkcjonowało. Trzeba coś z tym zrobić i albo zawalczymy o to i spotkamy mur, albo zawalczymy o to i zobaczymy, że jest przestrzeń do dialogu, albo będziemy próbowali ten mur burzyć, kruszyć na przeróżne sposoby. No. Tak, możemy być tą pierwszą osobą, która zacznie. Jeszcze nie uda się wszystkiego, ale już będzie następnym łatwiej. Ale, prawda? No ale to są każda małe mała kroki. Rzecz osiągnięta będzie nas motywowała do tego, że było warto, że jednak ta szkoła słucha tych rodziców i jest potrzebna, bo jestem przekonany, że wiele szkół jest otwartych na to, co rodzice mają im do powiedzenia, ale wielu rodziców nie mówi nic, bo żyją i akceptują to, w czym są. Ale wiem, że też wiele szkół jest, w którym trudno jest na wiele rzeczy otworzyć, takich nowych, takich potrzebują czasu, potrzebują pewnie więcej bodźców, ale zawsze warto próbować i zawsze warto stać po tej dobrej stronie mocy i być w tym przeświadczeniu, że ja próbowałem to zrobić. I zawsze powtarzam rodzicom, dlatego w mojej książce gdzieś, do której będę nawiązywał, są tam na końcu wywiady z różnymi nauczycielami, bo to ma być dowód na to, że nie tylko Tylman i nie tylko w Śremie to się dało zrobić, że są różne szkoły w różnych przestrzeniach, w różnych specjalizacjach i są różni nauczyciele, którzy potrafią robić wyjątkowo i fajne rzeczy w Polsce, którzy powinni być przykładem dla tych, którzy mówią, nie da się. Nie, zobaczcie, tu jest dużo o tym, ale są też inni, którzy pokazują, że można, czyli skoro udało się więcej niż jednej osobie, to oznacza, że jest to możliwe, tak? Tak, ale to jest, wiesz jak my mamy, że najczęściej zalewają nas wiadomości złe i to one są wiadomościami, że się coś stało, coś jest źle, coś jest nie tak, jest afera, jest wypadek, jest kłopot, a informacje o tym, że kolejnym nauczycielom udaje się przełamywać schematy i robić coś bardzo dobrego, nie zawsze tak szeroko leci w powietrze, więc dlatego mówmy o tym jak najwięcej. Faktycznie w twojej książce, która jest podzielona właśnie na takie części, bardzo fajne te rozmowy, że są nauczyciele tacy aktywni, my mamy też skłonność, żeby wiesz, a ten nauczyciel wszystko tu od paznokcia, od pierwszego do trzeciego zadania, nic i zaczynamy myśleć, że wszędzie tak jest, że tylko tak musi być i nie ma innych ludzi. Ty pokazujesz, że są i jeszcze pokazujesz tam jak rodzicu, nauczycielu, uczniu, także szukasz inspiracji, bo jeszcze chciałbyś, ale nie wiesz, to tam jest taka baza, słuchajcie, wiedzy, adresów internetowych i tytułów książek, które pozwalają zrobić ten pierwszy krok. Pewnie jeszcze do tego wrócimy, ale właśnie w kwestii tych rodziców, którzy czasem milczą, powiedz mi, czy Rada Rodziców ma wpływ na statut szkoły? No oczywiście, że ma, powinna opiniować statut szkoły, więc ma pełne prawa do tego, aby
wpływać na treści. Może oczywiście ona go nie ustanawia, nie uchwala, ale może wpływać, może wnioskować o zmiany, prosić Rady Jasne. Pedagogiki, żeby pochylała się nad pewnymi, a jeśli ma zastrzeżenia co do całości, co do pewnych punktów, może wnioskować do nadzoru pedagogicznego, czyli do kuratora oświaty, o weryfikację punktów, do których mają zastrzeżenia, które oczywiście po próby, bo najpierw ja zawsze jestem zwolennikiem rozmowy i dialogu, a nie donoszenia i skarżenia, czyli w pierwszej kolejności No rozmawiajmy. Oczywiście, że tak. Jasne. Ale w każdym razie taka opcja jest. Oczywiście, że tak jest i należało z niej korzystać, ale rzadko rodzice z niej korzystają. Korzystają tylko wtedy, kiedy naprawdę są jakieś głośne sytuacje, nie? Że nie wiem, nie pozwolono wyjść uczniom do toalety albo jakieś takie dość głośne, absurdalne zapisy, a przecież kiedy ja swego czasu analizowałem wiele statutów, zresztą ja piszę w tej książce, ja pracowałem w takiej niefajnej szkole, która zabraniała uczniom na przykład ubierania się w jakieś określone kolory strojów, zabraniała uczniom i karała za każdym razem za to, jak uczeń raz pofarbował włosy, no to już miał minusowe punkty codziennie, no bo przecież sobie ich nie odfarbuje, tak? A ja się wtedy pytam, ale dlaczego my jako szkoła mamy za to karę, skoro rodzic się uczniowi na to zgodził? No to jest jego dziecko, jego wychowanie. Jeśli to są włosy, które nie budzą jakichś skrajnych emocji, kontrowersji, to dlaczego my mamy decydować o tym i karać kogo? Ucznia niepełnoletniego czy rodzica, który się na to zgodził? Bo to zawsze jest takie pytanie, tak? Otóż to. I to są takie dla mnie absurdalne rzeczy, że żyjemy w takich czasach, kiedy pozwalamy sobie na nowoczesność w szkole, a przywołujemy takie zapisy w statucie, które będą karały takie właśnie zachowanie, jak kolor, jak pomalowane paznokcie u dziewczyn, czy sukienki, czy spódniczki, czy cokolwiek innego. No to jest dla mnie niewiarygodne. To jest dla mnie rzecz, która... Czy założona biżuteria, bo tam jest nawet nie można mieć biżuterii założonej, bo to godzi w... Ale zawsze mnie w takich sytuacjach i wśród tych nauczycieli zastanawia fakt, dlaczego on, stając przed uczniami, obwieszczony łańcuszkami, kolczykami, z pofarbowanymi włosami, ma prawo komuś mówić, jak on ma żyć i co mu wolno, czy nie wolno. Zawsze mnie te sytuacje dotykały, ja nigdy ich nie zrozumiałem i pewnie wielu nauczycieli może myśli jak tamci, ale no te czasy już minęły, tak? No my musimy wiedzieć, że my już naprawdę zastąpiliśmy tablice kredowe, myślę, że w większości, choć wiem, że nie wszędzie, tablicami, tak, które są elektroniczne, no więc musimy pewne standardy, które były, też zastąpić nowymi. I może kiedyś się nie malowało paznokci, teraz się po prostu maluje i tyle. Zresztą wiesz co, mnie się też wydaje, że trzeba powiedzieć sobie, to chyba jest może jasne, może właśnie nie jest jasne, że żaden statut szkolny nie może być niezgodny z literą prawa, czyli no, zacznijmy wysoko, z konstytucją chociażby. Więc jeżeli no oczywiście, mam pewne... a gdzie prawo do wyrażania siebie, tak? Gdzie no więc prawo właśnie. Do poszanowania drugiego tak. człowieka. Więc jakby i tak jak z tymi tak, potrzebami fizjologicznymi wspomniałeś, prawda? Tu uczniowie, rodzice, pamiętajcie, że możecie wychodzić do toalety, rodzice, mówię w kontekście przekazania tego swoim dzieciom, czy napić się wody, bo to są potrzeby fizjologiczne, które macie prawo zaspokajać. I jeżeli nauczyciel mówi, że niestety nie możesz wyjść, no to nie ma racji. I nie mówię, że tutaj ktoś robi to złośliwie, czy chcąc zrobić krzywdę, ale to może wynikać znowu z tego, ja nie wiem w zasadzie, jakie są moje prawa i powiem ci, że ze smutkiem obejrzałam taką sondę krótką z uczniami liceów. I było takie pytanie, jak czujesz, czy w twojej szkole są przestrzegane prawa? Z reguły było takie, że widziałam takie, to jakie prawa, jakie ja mam prawa, co może być przestrzegane, co nie. Albo to, co mnie najbardziej zasmuciło, wypowiedź jednej z uczennic, mówi tak, no są łamane, na przykład no, nie mogę wejść do toalety czy coś, ale da się przyzwyczaić. Da się do tego przyzwyczaić. Czyli wiesz, o co tak, chodzi. Czyli jakby oni godzą się na pewien standard. Ja rozumiem, bo niektóre szkoły obawiają się przed tym, przed tą odpowiedzialnością, kto odpowiada za dziecko, które wyjdzie do toalety, tak? Bo była szczególnie sytuacja, że jeden z uczniów w czasie lekcji wyszedł do toalety i popełnił tam samobójstwo, tak? I jakby pytanie, i tu się rodzi to takie niedoszacowanie
Ja rozumiem obawy nauczycieli przed tą zgodą, zwłaszcza w tych Rozumiem. starszych klasach, kiedy czują się w jakiś sposób, że ten uczeń tak naprawdę do tej toalety nie chce wyjść, tylko ma inne zamiary, tak? I oni często korzystają z tego. Ale to jest wszystko kwestią takiego, wiecie, wewnętrznego rozwiązania i znalezienia jakiegoś sposobu, który będzie w stanie jakby nad tym zapanować, żeby w jakiś sposób to usystematyzować, więc no nie ma sytuacji bez wyjścia, tak? Tak, ale pamiętajmy, właśnie fajne byłoby chyba, żeby też nawet dzieciaki, już te młodsze, no nie czytać im statutu, który ma powiedzmy średnio 100 stron, ale w ogóle uświadamiać, że jest coś takiego jak wewnętrzne prawo w szkole, na które, jak już wspomniałeś, mogą mieć wpływ również rodzice przecież, czyli pośrednio także dzieci. I ta świadomość tego, że to w ogóle istnieje. Muszę ci powiedzieć, że jedną z takich bezpośrednich konsekwencji przeczytania twojej książki Jak pokolorować szkołę było to, że sięgnęłam do statutu szkoły mojej córki, trzecioklasistki. No pierwszy raz, nie ukrywam. Nie przeczytałam całości, no bo tam 96 stron, mnóstwo paragrafów, ale chwyciłam to, co mnie interesowało i to wyszukałam. Temat, który też na pewno jest ci bliski, czyli te nieszczęsne zadania domowe. Jesteś inicjatorem kampanii Szkoły bez zadań domowych. I wiesz co, było to dla mnie też ciekawe w kontekście tego, że my właśnie tak się spieramy. Znowu nie wiem, jakie jest prawo, czy ja muszę, czy ja mogę, jakie konsekwencje. Ja przeczytałam w statucie tak, że w tej szkole mojej córki jest zasada, że zadań na ferie i święta się nie zadaje. Z doświadczenia już prawie tego 2 lata z hakiem jest, że u niej są zadania raczej codziennie. To są wyjątki i też to, co mnie bardzo zainteresowało, punkt, że zadanie domowe jest jedną z form sprawdzania wiedzy, którą może wybrać nauczyciel. Jedną z form. Może nie musi, domyślam się, jeżeli tak jest, ale jakoś sobie tego nie wyobrażamy, że można nie zadawać zadania domowego. A mogę nie zadać. No nie, oczywiście, ale u nas nie zdaje. I wiesz co, coraz więcej szkół nie zadaje na całe szczęście, bo to jakby ja obserwuję tą tendencję, że coraz więcej, nawet czytam, że są gminy, które w całości decydują się, że szkoły będą wolne jakby od zadań domowych i to jest możliwe, bo to jest wszystko kwestią jakby tego zdjęcia, tego reliktu, którym nazywamy zadania domowe, bo przecież w dzisiejszych czasach, kiedy mamy sztuczną inteligencję, kiedy szkoła w internecie, należałoby się pokusić, jaki to jest sens. Jaki to sens kazać komuś coś przypisywać, marnować czas, często frustrować całe domy, rodziny, bo oni wracają. Te dzieci są zmęczone, nie chcą. Rodzic mówi, no rób, daj spokój. Staniesz jedynkę. Kłótnie, afery. I komu to jest, kłótnie, komu to jest afery, potrzebne? Kłótnie, afery, płacz, 20:30. I tak wiemy doskonale, że nauczyciel tego ani nie sprawdza, bo nie jest w stanie w czasie lekcji. Jak sprawdza, to tylko ilościowo, na pewno nie jakościowo. Więc... Albo sprawdza, jest, nie ma. Jest, tyle. Nie ma i nie ma żadnego, że tak powiem, komunikatu. Więc absolutnie to, czy nie lepiej, jak tracimy te 10 minut lekcji na tą weryfikację, czy nie lepiej w tym czasie po prostu wykonać nawet jedno zadanie wspólnie, a to szansa na to, że ono coś wniesie, będzie większa niż przepisanie od kogoś, czy stracenie czasu na to, aby pokłócić się z całą rodziną i wprowadzić nerwową atmosferę. I prosić, mamo, a podyktujesz? Weź podyktuj, dokładnie, bo ja już tak, nie mam siły. Ja, dobra, no to ja podyktuję, jutro siądę w twojej ławce, bo chciałabym, żeby ktoś mnie pochwalił za to moje zadanie w końcu, skoro go zrobiłam. Mamy takie przywiązanie do zadań domowych, pewnie tak jak do wielu rzeczy w szkole, bo po prostu tak było od zawsze. A jaką ty masz praktykę? Nie zadajesz zadań domowych? Znalazłeś jakąś... Absolutnie. Zadania domowe absolutnie są niepotrzebne. Ja już od kilku lat ich nie zadaję i namawiałem w ogóle wszystkich, żeby tego nie robili. Zadanie domowe dla chętnych, okej. Okay. Uczeń może sobie wziąć, powinien sobie dostać ocenę za to zadanie i powinien mieć prawo zadecydowania, że ta ocena ma zostać wpisana czy nie, bo skoro robił to dodatkowo, a miał prawo się pomylić i ta ocena mogłaby mu zaszkodzić, no to on powinien mieć prawo zadecydowania, nie, tej piątki nie chcę, albo tej czwórki nie chcę. Tak, tak, bo to było dobrowolne. Dokładnie tak. I to jest super, to jest super forma. U nas zastosowaliśmy jeszcze taki zapis w statucie właśnie, który mówi o tym, że nauczyciel ma prawo zadać długoterminową pracę domową. To ma być jakaś praca projektowa w jakichś tam zespołach. Znajdą sobie czas, przestrzeń do tego, by to najzwyczajniej w świecie wykonać. No ale to brzmi tak dosyć, wiesz, fajnie, inspirująco. Ja tu mam doświadczenie zadań, wiesz, że po prostu trzeba wykonać 3 przykłady ze strony 17.
Tak, no to absolutnie, absolutnie u nas czegoś takiego nie ma. Zrezygnowaliśmy z tego i jest nam z tym dobrze. Ale jakie jest założenie, wiesz, takiego zadania domowego? Że jednak dziecko musi to zrobić, nie? Te dwie strony z książki, z ćwiczeń. No to ma pewnie pomóc nauczycielowi w materiale, którego nie przepracował, którego nie zrobił, który uważa, że jest potrzebny, żeby odhaczyć realizację podstawy programowej, bo jest, no nie wiem, czym się kieruje nauczycieli. No. I strasznie zniechęca do szkoły, nie? Ja to widzę po swojej córce, okropnie. Absolutnie i to poziom motywacji do pójścia do szkoły jest strasznie niski. My widzimy tą zmianę, która zafunkcjonowała w uczniach, kiedy zrezygnowaliśmy z tego. Oni przychodzą tutaj chętnie, oni chcą tutaj być, oni nie mają obawy przed tymi lekcjami, że coś się wydarzy, że ona weźmie mnie i sprawdzi mi, czy to zadanie mam, dostanę jedynkę. To jest w ogóle wartość, o której trudno mi się mówi, bo trudno mi jest to zobrazować, jaką to ma ogromną wartość wśród tych młodych ludzi. I podejście, bo to jest aż tak nie do wyobrażenia tak, dla kogoś, kto cały czas to robi. Tak, i podejście do szkoły jak się zupełnie odmienia, jakby w tych czasach, w których jest tyle ciężkich historii, jest tak niska motywacja uczniów w ogóle i wiary w siebie, bo przecież wiele badań pokazało nam, jak uczniowie nie wierzą w siebie, jak nie wierzą w wartość tego, co robią, to jest kolejne obniżanie ich tego poczucia własnej wartości, tego, że kolejny raz udowodnimy cię, będziesz miał jedynkę, bo nie zrobiłeś, tak? Jesteś zerem. Na przykład. A możemy przy okazji zaznaczyć, że za brak zadania jedynki być nie może. To absolutnie, też to jest w ogóle istotne, jakby... bo ocena jest za oceniamy ocenia poziom wiedzę, wiedzy, poziom nie, wiedzy. Absolutnie. Tak. W ogóle nie powinniśmy, my oceny stawiamy za wiedzę, a nie za jej brak, jakby, nie? To jest też podstawowa też zasada. Też ładne, no właśnie. Że my oceniamy stan za stan, a nie jego brak, więc tak samo wiesz, nie rozumiem podejścia nauczycieli, którzy na przykład ustalają, że ten sprawdzian możesz poprawić tylko raz. No kurde, jak się nauczę później, to już mam go nie poprawić, czyli zabranie. No to już nie nie motywuje jest się mnie do nic. Tego, żebym sięgnął do tej książki, żebym się nauczył, bo nawet jak ja się nauczyłem tego 3 miesiące później, ale to oznacza, że on się nauczył i że on wykonał tą pracę, którą tak, chodziło. Więc że się nie my mamy mu nie zniechęcił, powiedzieć, właśnie. Że okej, nauczymy się, siada, jak napiszesz, to cudownie, tak? No przecież w czym tu jest problem? Ja się cały czas zastanawiam. Ja tego nie potrafię właśnie nawet sobie tak często próbuję sobie tłumaczyć. Przecież to jest cel. To jest cel. No to jest nasz cel, żeby się nauczył. Żeby on się nauczył. I nawet jeśli zrobił to 3 miesiące później niż inni, to być może to był dopiero jego ten czas. Ja wiem, że często to się dzieje, jak się zbliża końcówka semestru czy roku, kiedy uczniowie chce sobie powiedzieć, ale nieważne. Ważne, że coś go zmotywowało. Czy to ma być ta ocena, czy to właśnie dążenie do tego świadectwa z paskiem. Nieważne co. Ważne, że on wziął, przerobił tą matematykę, czy fizykę, czy chemię, opanował ten materiał i zasługuje na tę ocenę lepszą niż dostał za pierwszym razem. I dlaczego mamy mu tej oceny nie poprawić, a potem znowuż ustalanie tych wag tych ocen. Czy ta ocena tak ma być silniejsza od tej, którą pierwszą dostał. No przecież skoro się nauczył, to zapomnijmy o tym, co było i przyjmijmy to, co jest. Tak? No bo... Ale wiesz co, mnie to zaskoczyło, bo w Librusie jakby pierwszy raz zaczęłam obcować z Librusem i zobaczyłam właśnie, że tam jest coś takiego jak waga. I nie chodzi o ważenie uczniów, słynne tak, też tak teraz bardzo i poruszające, że teraz tylko chodzi o wagę oceny, że faktycznie one mają jakieś tam, ocena z tego tej kartkówki ma taką wagę, ale ocena z tego sprawdzianu ma taką wagę, więc tam to trzeba dopiero Excela, słuchaj, żeby to wszystko chyba wyliczyć na koniec. No tak, jaka i dlatego, to ocena ma dlatego być? Potem to jest też ważne, że jeśli uczeń poprawił tą ocenę, no to ta poprawiona ocena jest tą jedyną oceną, jakby, która powinna u niego być, no bo to oświadczy, że on ten materiał opanował i nie powinniśmy mu tej oceny łączyć z tą jedynką i wyciągnąć mu średni, że o Jezu, on miał 5, a ty czyli dostał to jedynkę, 3. To masz 3. No nie ma 3, no przecież umie na 5, tak? Więc jakby, no ale... Ale patrz, jak to mówisz, wydaje się to takie proste. No znowu, właśnie. A propos tego, że nie ma rzeczy niemożliwych, no to ale to może jest, być tak, to jest proste. Dla nas proste, a dla wielu nauczycieli nie, bo oni nigdy nie zmienili tej strefy komfortu. I ja nie chcę teraz wiesz, narzekać na nauczycieli, bo jest wiele cudownych nauczycieli i w ogóle robiąc przepiękne rzeczy w szkole, ale no każda branża ma jakiś margines osób, które, że tak powiem, no nie nadążają i wychodzą z innego założenia niż już świat
oczekuję, że będą wychodzić. I, tak, no bo to jest chyba zawód, który jak nikt wiele potrzebuje, to się zawsze tak mówi, że ten najbardziej. Rozwoju, że nauczyciel rozwoju, nie może stać w miejscu. Motywacji, prestiżu, tego nie ma, z tego nas odarto, pozbawiono, ale okej, okay, możemy się albo nad tym użalać i ubolewać, jak to jesteśmy poszkodowaną grupą, ale my możemy jednocześnie to robić i mówić, jak jest nam źle, robiąc przy tym super fajne rzeczy i pokazywać o tym, że widzicie, tak nie jest wcale, jak o nas się mówi, tak? Jak no, się myśli. Jak się i myśli, mówi, tak. I to jest tak, to odczarowanie, tak. Bo oczywiście my nie mamy siedzieć z założonymi rękami i czekać, że ktoś do góry nawali, bo trzeba o swoje prawa walczyć i jak najbardziej tak, ale to też nie powinno być tak, że no, my nie robimy nic, bo tylko walczymy, bo tylko potrzebujemy i tkwimy w tym systemie, który jest. Ale ja się cieszę, bo właśnie jak ja trochę podróżuję po tych różnych konferencjach i spotykam się z nauczycielami i ja widzę bardzo pozytywny oddźwięk tej książki, tego co robię, to oznacza, że ci nauczyciele też są gotowi do zmiany. Oni potrzebują po prostu takiej inspiracji, takiej siły, która w nich wstąpi, która powie im, kurde, faktycznie weź to zrób, bo to może się uda. Tak, oni potrzebują widzą, takiego dowartościowania. Widzą, że ktoś zrobił. Tak, I to jest cudowne w tym wszystkim, że ja wierzę w to, że możemy doczekać jeszcze fajnej edukacji. Mówisz, że za życia na przykład moich dzieci? No tego nie wiem, bo to wszystko zależy od tego, co z jakim szybkim tempem będziemy docierać do tych nauczycieli, jasne, którzy jeszcze wierzą, ale najważniejsze właśnie jest to, że byłem kilka dni temu, może końcówką sierpnia, na jednej takiej konferencji, takim spotkaniu z nauczycielami w Gdyni i kiedy rozmawiałem o braku zadań, cały czas zgłaszała się jedna nauczycielka, która już no, wiekowo blisko do emerytury była i to była nauczycielka, która robiła już to wszystko, o czym ja mówię. Czyli to też nie jest tak, że jak już ktoś jest stary, powiedzmy, w cudzysłowie, że to tylko data urodzenia tutaj gra. To on gra już rolę. Nie będzie robił takich rzeczy. Absolutnie nie. Właśnie są nauczyciele, którzy udowadniają, że oni mają więcej lat niż my, większe doświadczenie niż my, że robili już nie jeden system, ale nadążają za tym i czują potrzebę dzisiejszej młodzieży i wiedzą, że już to, co było kiedyś, dzisiaj nie działa i trzeba właśnie robić to inaczej. I to jest cudowne, bo to właśnie pokazuje, że ta bariera wieku nie ma absolutnie to znaczenia. To możemy też usunąć. Zresztą w ogóle dużo tych, myślę, takich właśnie blokad, które sobie robimy, są trochę wśród naszych przekonań, wyobrażeń, a one tak naprawdę nie istnieją, bo nawet zamykając temat nieszczęsnych zadań domowych, to też w prawie oświatowym nie ma ani słowa o tym, że to jest obowiązkowy element edukacji. Nie jest. Nie jest, powtórzmy to 100 razy, nie jest. Nie musimy się go trzymać kurczowo, bać się, co będzie, że jak zadania domowe znikną, to nasze dzieci będą, mówiąc wprost, głupie, niewyedukowane i nie poradzą sobie w życiu. Absolutnie, to nie tak jest nie ta będzie. Bajka. To nie jest to ta rzecz, więc i tego... udowadnia to wiele badań naukowych i tych w Polsce, które były przeprowadzane i tych, które były przeprowadzane w różnych krajach Europy. Jakub, wspominasz o wadze indywidualnego podejścia do ucznia. To też się pojawia taki wątek w książce, jak pokolorować szkołę, bo ona jest, muszę tak powiedzieć, takim dla mnie, która była z daleka też od tych spraw i pamięta swoją szkołę, taką dokładnie, jak sobie każdy z nas wyobraża, typową, tradycyjną, to było jakieś takie marzenie, takie wyobrażenie czegoś, że no byłoby pięknie, ale jak? Ale jest już to pokazane, że no jak, bo ty opowiadasz o tym, co się zdarzyło w tej książce, a nie o tym, co byś chciał, żeby się zdarzyło, więc to jest istotne, tam są fakty, konkretne wydarzenia. I powiedz mi, jak, bo to jest tak piękne, to indywidualne podejście to jest kolejne marzenie, ale klasy mają średnio 25 osób. Jak ty to gryziesz, ten temat tego indywidualnego podejścia? Co przez to rozumiesz? Wiesz, to wszystko jest jakby w rękach tych nauczycieli, którzy są, bo wszystko zależy od relacji, które zbudujemy z uczniami i uczennicami, bo to jest też jakby kluczowe, że jeśli będziemy mieli ich blisko i będziemy, to możemy ich mieć 25, ale my będziemy czuli, kto czego potrzebuje i kto ma swój czas, ale kiedy będziemy traktować to mechanicznie, że będziemy wchodzić, czytać listę, a wyjdziemy, nie będziemy pamiętać, to zgubimy i nie będzie tej indywidualności.
Mi zależy na tym, żeby szkoła była dla każdego, żebyśmy nie definiowali szkoły. Dlatego tak bardzo dotykają mnie też słowa ostatnie ministra Czarnka, który bardzo mocno dąży do tego, by dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych trafiały do szkół Tak, specjalnych, aby znany mi nie temat mogły uczyć się w niedowiary. szkołach masowych. I to, kiedy u nas w szkole 20% uczniów to są uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, którzy radzą sobie tutaj świetnie, którzy wpływają i każdy się potrafi od siebie uczyć. Bo to jest ogromna lekcja empatii dla innych uczniów, to jest ogromna lekcja szacunku, zrozumienia, uczenia się od siebie, pokazywania kolorowości tego W ogóle świata, tego, że że ty jesteśmy jesteś taki, różni, ktoś jest tak. taki, ktoś jeszcze jest taki, każdy z nas jest inny, ale każdy jest wyjątkowy, ważny, każdemu się należy szacunek, Proste, niezależnie od znowu tego, skąd proste. przyjechał, co wyznaje. To jest tak proste i tak oczywiste, ale tak trudne do zrealizowania. I tak samo to są też tematy, które już docierają do polskich szkół i kiedy mamy problem z tym, też było dość głośno o tym, to też mnie dotyka, bo teraz to jest problem dzisiejszy u nas w szkole. Więc na przykład takiej tożsamości, że mamy uczniów, którzy są gdzieś tam trochę pogubieni w swojej tożsamości i mają taki czas, że chcieliby, abyśmy mówili do nich innym imieniem niż to, które Tak. otrzymali. Ja się pytam, w czym jest problem? W czym jest problem, jeśli to pomaga poczuć mu się wyjątkowo ważnie i jest Z taki moment poszanowaniem w jego tego, co życiu, teraz myśli o sobie, po prostu. kiedy on tak czuje, kiedy on naprawdę nie potrzebuje kolejnych pytań, a po co, dlaczego, a zgłupiałeś się, czy ty jesteś Dramat. normalny, to po prostu nie możemy przywyknąć do tego. Cudownie, ja sobie wpiszę w dzienniku właśnie tak i jak się coś zmieni, to po prostu przyjdź mi to powiedz, tak? I to jest dla mnie tak proste, że ta otwartość na drugiego człowieka, bo przecież nieważne, czy to będzie Kasia, czy Piotruś, czy Sabinka, ale Ale w ważne, że to środku jest będzie człowiek człowiek, po prostu. który ma swoje potrzeby. Czyli ty chcesz powiedzieć, że ten nauczyciel po prostu, to jest jakby dużo wynika z samej woli, bo to nie chodzi o poświęcanie, bo czasem możemy pomyśleć indywidualne podejście, że nauczyciel, nie wiem, teraz z każdym osobno, wiesz, idzie z ławki do ławki i pracuje przez te 45 minut, z czego pewnie na lekcję ma 30, ale żeby po prostu znać swoją klasę, znać tych uczniów, poznać ich tak, żeby móc wiedzieć właśnie, czego potrzebują. No to jest właśnie klucz dobrego wychowawcy, dlatego żeby mieć tą przestrzeń na to, te umiejętności, kompetencje, by to sprawować, by po prostu mieć to wychowawstwo nie dlatego, że dostaje dodatek w wysokości 300 zł i jest cudownie, tylko dlatego, żeby czuć się Że to współodpowiedzialnym nie jest za tych grupa ludzi, jednolita, młodych prawda? Bo może, ludzi. no to jest klasa Tak, podzielona według roczników. i że każdy może mieć inne potrzeby, każdy może mieć inne. I nawet jeśli ktoś może uważać to za fanaberię, no to jakie ja mam prawo tak to diagnozować? Kto dał mi prawo decydowania za niego o tym, czy to jest jego fanaberia, czy nie? Jeśli jego rodzice pogodzili się z tym, jeśli rodzice jego wspierają go w tym, to szkoła powinna być Kolejnym, tak. kolejnym, może nie tylko kolejnym, ale powinna być też tą instytucją, która będzie wspierać No, całą tą ale nie rodzinę w tym procesie, bo to zauważyłeś, jest proces oczywiście, dla że może wielu być trudne, ale trudny. nie zauważyłeś, że dorosły to, jak jest człowiek dorosły, to podejmuje decyzje, wybory, a dziecko to ma fanaberię właśnie. A mówimy o tej samej rzeczy, Tak, prawda? że wie, że tak, on zgłupiał, Tak, on wymyśla, dzisiaj mówi tak, no, jutro mówi no. tak. No właśnie, no przecież on ma prawo do tego, tak jak my mamy prawo do popełnienia Zmieniania błędów, zdania do zmiany pewnych decyzji, do przyznawania się, że kto inny miał rację. Każdy młody człowiek ma do tego prawo i przecież to nas nic nie kosztuje. Właśnie to jest najtrudniejsze mi w tym zrozumieniu, że to dla mnie nie ma różnicy, jak ja przeczytam, jak ja się do kogoś zwrócę. Przecież to jest rzecz, jakby, która nie wymaga absolutnie jakiegoś specjalnego zaangażowania z mojej strony, to nie rozumiem, dlaczego mamy to utrudniać i dlaczego mamy, no nie wiem, no widzisz, mi się takie rzeczy w głowie absolutnie nie mieszczą i jakby to mnie tak dotyka za każdym razem, kiedy czytam na forach, kiedy czytam tych rodziców, którzy są jakby strasznie sfrustrowani tym, co go ich spotyka w szkole, to w jaki sposób się ich traktuje, w jaki sposób się do nich zwraca, jak się nasyła na nich opieki społecznej i sądy w takich sytuacjach. To mnie dotyka, bo właśnie brakuje tego takiego spojrzenia świeżego, takiego spojrzenia, że każdy ma do czegoś prawo, a naszym
A naszym obowiązkiem jest poszanowanie tych praw i z tym mamy problem, po prostu. No, też nie chcę generalizować, bo nie wszyscy mają problem, bo to też nie jest tak, że cały świat tak i żeby nam nikt nie zarzucił, że my wylaliśmy wiadro W pomyli na życiu nauczycieli, bo nie. absolutnie nie, bo ja cały czas będę powtarzał, że jest wiele ich cudownych, pięknych osób wartych naśladowania i A że godnych tego zdarzają się przerobią, ale... przypadki, że te prawa są łamane faktycznie, no to są i tego też przemilczeć To nie trzeba o tym można. mówić, żeby Tak. to nie było tak, żeby to nie Ale stało się jakąś właśnie regułą, tylko dobrze, że zwracasz żebyśmy na to uwagę. mówili o tym, że... Ważmy proporcje. Nie popadajmy znowu w to, że jest tak dużo złego, że nie da się naprawić tego dobrem żadnym, bo to by nie wiadomo, co trzeba było robić. Wręcz odwrotnie. Ale polecam Stowarzyszenie Umarłych Statutów. Nie wiem, czy znasz, ale to jest świetny. Znane mi No, bardzo dobrze więc oczywiście. to bardzo polecam, bo tam to stowarzyszenie, oprócz tego, że ma tam bardzo zabawne różne historie, na przykład pokazuje różne statutowe absurdy, czasem śmieszne, czasem straszne, to co jest wpisywane w te statuty, na przykład, że uczeń przy rekrutacji potrzebował opinii proboszcza na przykład, żeby dostać się do szkoły, ale do meritum, tam można znaleźć mnóstwo właśnie na temat praw, co robić, jak prawo jest łamane, nawet wzory pism są gotowe. Poznanie swoich praw, słuchajcie, jest kluczowe do tego, żeby wszystkim było okej, żebyśmy umieli z nich korzystać i potem w życiu nabierać postawy, że ja widzę, że ktoś robi coś niezgodnego z prawem, łamie moje prawa i ja wtedy mówię stop, a nie albo przyzwyczajam się, albo jeszcze przepraszam. Więc to szkoła już może zacząć właśnie w ramach edukacji to robić, pokazywać, słuchaj, tu obowiązuje prawo i ono obowiązuje ciebie, mnie, i tyle. Więc Stowarzyszenie Umarłych Statutów bardzo wam polecam. Kawał fajnych rzeczy. Oni zresztą wymyślili, że napisali chyba do ministrów, żeby przesłali ile ważą i jak szybko biegają w ramach odbicia piłeczki za to ogólne mierzenie i ważenie dzieci w szkołach, więc różne pomysły są ciekawe. Jakub, ty wspominałeś już o ocenach. Wiemy, że one też są takim tematem dużo, dużo często dyskutowanym. Jeżeli nie oceny takie numeryczne, to w co by można było je zamienić? To jest zawsze warte zapytanie, ale komunikat zwrotny, tak? Umiesz to, potrafisz już to, nad tym musisz popracować. To jest ocena, kiedy my oceniamy stan zastały, tak? Informacja zwrotna. Jest tak? Ja informacja jestem w ogóle fanem jakaś. Takiego oceniania kształtującego. Coś uczeń może z tego wziąć dla siebie, tak? Dokładnie tak. No to są, ale jak to jest u ciebie? Są oceny takie numeryczne? Są po prostu. Tak, i u nas jeszcze są bo... te oceny numeryczne, my się przymierzamy do tego, choć już są nauczyciele, którzy innowacyjnie zaczęli pracować bez ocen i na kilku przedmiotach pracują już w taki sposób. No bo one nie muszą być jednoznacznie złe, też nie jest tak, że my nagle burzymy, słuchajcie, wszystkie mury, tylko Szukamy nowych dróg, może bardziej przystających właśnie do czasów. Powiedz mi, Jakub, jak pokolorować szkołę? Jak ty myślisz o tej książce? Do kogo ją przede wszystkim? Dla kogo ją przede wszystkim napisałeś? Ona jest napisana dla wszystkich. Właśnie ona jest, to nie jest książka, której będę dedykował nauczycielom. Będę dedykował świadomym rodzicom. Będę ją dedykował nauczycielom. I nawet starszym uczniom, którzy mają poczucie tego, że chcą coś w szkole robić. Bo ja pamiętam, jak ja byłem uczniem i chodziłem jeszcze, ja to chodziłem do czasu, chodziłem do szkoły, kiedy jeszcze były gimnazja. To też aktywnie działałem, ale wtedy tą aktywność, jak się odbierało strasznie jako rzecz, która nie była pożądana w tej szkole, że lepiej jak zajmiesz się nauką, niż będziesz cokolwiek robił, a przecież to jest też świetna możliwość do weryfikacji umiejętności uczniów, jego predyspozycji, tak, uczenia się. Przecież my mówimy o uczeniu się przez całe życie, o uczeniu się przez doświadczenie, a kiedy lepiej się nauczymy gotować? Nie jak będziemy czytać przepisy, tylko jak będziemy je realizować. Tak? Ja zawsze jestem fanem takiej edukacji praktycznej, takiej, która, wiecie, wychodzi poza książki. Jakby... Tak, w książce, słuchajcie, jest świetna opowieść o tortach. I tak, bardzo mi się spodobała. Tak, pracownia cukiernicza. Tak, no i znowu ja da jestem się. Właśnie takim fanem, bo jak dzieciak przyjdzie na lekcję techniki i zrobimy konfiturę, to on pójdzie do domu i powie, mama, zrobiłem konfiturę w taki sposób. Okej, mama powie, a ja robię inaczej. Okej, jak będziemy robić, to zweryfikujemy. Ale przyjdzie uczeń, któremu będę opowiadał o tym, jak się robi konfitury, to on wróci do domu, a pieprzy w cudzysłowie coś o konfiturach. Tak, ale już nic nie pamiętam. Tak, albo on zaśnie, albo chwyci telefon tak, pod albo już łapką nic nie i pamiętam, tyle. Jak, bo on nie będzie tak. wiedział.
co do czego to jest ta różnica, jakby ja, i wszyscy jesteśmy tego świadomi, ale nie wszyscy chcą to zmienić, jakby, żeby tak było, no bo... Bo tu chyba trzeba po prostu więcej, wiesz co, no powiedzmy wprost, stanąć przed uczniami i przeczytać, jak się robi konfiturę, jest łatwiej niż zorganizować warsztaty zrobienia konfitur, zrobić zakupy, policzyć, ile to kosztuje, jak to ten, wszystko to przygotować, jeszcze nawet łącząc kilka przedmiotów, jak już chcemy się uprzeć na to, no wymaga to więcej zachodu, nie? A nie, tu no odczytamy, jasne, że tak, mamy odhaczone. Ja zawsze angażuję tylko uczniów, to oni mają za zadanie, dzielimy się, ty przynosisz kilo cukru, ty przynosisz takie owoce, tak, i potem to wszystko, że tak powiem, razem przerabiamy. To jest kwestia organizacji, zaplanowania, ale to są fajne lekcje, czas szybko mija. Ale trzeba, dzieci się musi aktywnie, się chcieć. Tak, dzieci chętnie przychodzą na takie działania i faktycznie, co tu dużo zapisywać, warto zrobić zdjęcie sobie tych działań naszych, wkleić do zeszytu, napisać sobie szybki przepis, kilo owoców, pół kilo cukru, czy kilo cukru, tak, słoik, pasteryzacja i mamy gotowe, bez jakichś regułek i tego wszystkiego. I tak, ja jestem fanem takich lekcji i działania w taki sposób, ale no, oczywiście każdy ma prawo do własnej organizacji lekcji, każdy ma prawo do tego, aby sam o tym decydować. Ja mogę tylko inspirować, pokazywać, co jest, że tak powiem, ważne. No bo to nie musi być przecież każda lekcja tak wyglądać. Nie idziemy też, no mam nadzieję, że wszyscy wiecie, w jakiej skrajności, że teraz na każdej lekcji będziemy smażyć powidła. Oczywiście, że tak. To jest przykład, który wyjęliśmy jakby na potrzeby naszej żeby pokazać, rozmowy. że można te lekcje jednak różnicować na tyle, żeby tych uczniów pobudzić trochę. I to jest fajne właśnie, jeżeli ktoś myśli sobie, że no ale jak co, no to właśnie to jak pokolorować szkołę daje taki wachlarz propozycji, tematów od bardzo szalonych, to musicie mi uwierzyć na słowo na razie, że kurczę, no takie rzeczy, jakie ty tam opisujesz, nie będziemy tego zdradzać, bo to szkoda, ale to daje taki optymizm jakiś wlewa w serca, że ta szkoła może być kolorowa w takim właśnie znaczeniu, różnorodna i dla dzieci taka budząca, wiesz, no nie taka jako... Tak, ona ma właśnie, wiesz, te kolory to nie mają oznaczać, że ma być tylko nabaćkane na drzwiach. O, na przykład. Tak? Bo to nie o to chodzi, tylko chodzi o to, żeby za tymi kolorami szło też pewne nasze inne nastawienie, inne patrzenie, taka otwartość na tego człowieka, na tego młodego człowieka, który... To jest symboliczne, te kolory są symboliczne w wielu właśnie kwestiach. One tak. Mają być symboliczne, że jakby one tworzą piękną przestrzeń przyjazną, ale w tej przestrzeni jeszcze się trzeba dobrze czuć. No pewnie. I trzeba podjąć działania takie, aby ci uczniowie i uczennice czuli się po prostu tu dobrze. Znowu proste sprawy. Czuję się dobrze, uczę się lepiej. To naprawdę jest jasne. Na pewno zastraszony, zestresowany uczeń, który ledwo miał czas zjeść obiad, no nie jest na pewno osobą, która po prostu będzie chłonęła wiedzę jak gąbka. Z twojej książki wyciągnęłam sobie jedno zdanie, które... Ta książka to przede wszystkim inspiracja i kolory, ale ja wyciągnęłam jeszcze inne zdanie, które zapamiętajmy sobie wszyscy. Nie musimy uczyć się wszystkiego na pamięć i nie musimy wszystkiego wiedzieć. To jest coś, o czym zapominamy szybko. Już w pierwszej klasie lubimy zapomnieć o tym w szkole podstawowej. Jako rodzice w kontekście naszych dzieci. Naprawdę nie musimy wszystkiego wiedzieć. Nie musimy, absolutnie. Nigdy nie będziemy wiedzieć wszystkiego, bo to jest taka, jeśli wymagamy od kogoś, żeby wiedział wszystko, to my jako nauczyciele też powinniśmy to wszystko wiedzieć, proste. Prawda? No bo skoro chcemy od tego, by nasze dzieci umiały, wszystkiego było najlepsze, no to my też powinniśmy być wszystkiego najlepsi, a tak absolutnie przecież absolutnie nie jest. No nie uczymy wszystkich przedmiotów, tak? No bo gdybyśmy tym tropem szli, no to przecież ja bym mógł uczyć tak, przedmiotów, tak? Tak? No bo musiałbym być wszystkiego tak najlepszy. Tak, ale ten Piotruś z trzeciej B musi być i koniec. Tak, no i właśnie to jest też duże dla rodziców, duży sygnał, żebyśmy nie chcieli, żebyśmy nie wymagali od naszych dzieci więcej niż same potrafią, niż same chcą i niż same mogą. I niż jest w ogóle potrzebne chyba. Tak, bo często nie patrzymy na możliwości dzieci, a na aspiracje rodziców, że my chcemy, żeby nasze dziecko było takie, siakie i owakie. Nigdy nie zwracamy uwagi na to, czy ono aby takie chce być i czy
czy ma predyspozycje w ogóle, by takie być, tak? I że cały czas żyjemy w takich czasach, gdzie w wielu miejscach wstydzimy się tych specjalnych potrzeb edukacyjnych. My nie chcemy diagnozować naszych dzieci, bo my nie chcemy, żeby przyklejona im łatka. No, tylko zastanawiam się, jaką łatkę. Przecież ta łatka, o której my mówimy, to jest nic innego jak dokument, który dostaje nauczyciel, by ulepszyć pracę z uczniem, by poprawić mu Ale warunki, by Jakub, wiesz, dostosować ten jaki. materiał do tego, aby on mógł osiągnąć sukces edukacyjny. I ja zawsze tłumaczę, szanowna pani, szanowny panie, na świadectwie nigdy nie wpisujemy, że którekolwiek dziecko cokolwiek miało, tak? My po prostu stwarzamy taki system, aby jemu się w tym systemie dobrze płynęło, siedziało, było, tak? Żeby on się tutaj mógł poczuć doceniony, żeby wszystko było na miarę jego możliwości, ale z tym Tu jeszcze jest mamy problem, bo problem. chciałam właśnie powiedzieć, że wiesz, jaki jest szum na zebraniu, kiedy nauczyciel rozdaje kartki, opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej, chyba tak się nazywają, poradni, gdzie są o tym, jak się dziecko rozwija poznawczo w różnych aspektach. Część dzieci brało udział w badaniu, część ma takie wyniki, część inne, część ma jakby zalecenie tych zajęć wyrównawczych, chyba jakoś to się nazywa bardziej profesjonalnie. I wiesz, jakie to wywołuje emocje? Kto dostał jaką kartkę? Co jest napisane? No, wiem. I więc to jest też przykre, że to na tym poziomie, niestety my sobie sami to robimy, na tym poziomie my już identyfikujemy to jako coś złego i przekazujemy to naszym dzieciom, które uważają, że to jest coś złego. I się zamyka koło i będzie to trwało w nieskończoność, jeżeli się no nie zmienimy tego nastawienia do tego typu rzeczy po prostu. No. Świata całego nie zbawimy i nie jesteśmy w stanie wpłynąć, aby cały świat się zmienił, ale te małe działania, które będziemy podejmować, to co dzisiaj robisz, te podcasty, które nagrywasz, one też mają takie zadanie właśnie, by niektórym tłumaczyć, pokazywać, że można inaczej, że da się, że przecież to nie jest nic złego. To też wpływa na to, że oni stają się potem silniejsi, kiedy słyszą, że faktycznie tak może być, jak mówimy. I dlatego potrzebne są te Tak, wszystkie to bym chciała, inicjatywy, żeby płynęło, tak, te tak. wszystkie inicjatywy oddolne, one właśnie mają taką super moc, że jesteśmy w stanie realnie wpływać na te środowiska, w których funkcjonujemy, w których żyjemy. A to jest wszystko, co możemy zrobić. Drodzy rodzice, jak kiedyś dostaniecie jakąś kartkę o tym, że wasze dziecko jeszcze nie kaligrafuje tym piórem wiecznym lub nie wiem, liczy nie tak szybko jak reszta uczniów, głęboki wdech. Uśmiechnijcie się szeroko, jest to jakaś informacja, wiecie nad czym można pracować, nic więcej. Jakub Tylman, autor książki Jak pokolorować szkołę, był dzisiaj gościem Tego nam nie mówili. Bardzo Ci dziękuję, Jakub, za Twój czas. Ja również bardzo dziękuję. Bardzo miło było spotkać się z Państwem. Kasia Gorgoń, Tego nam nie mówili. Zapraszam na kolejne odcinki, one jak zwykle co 2 tygodnie. No i polecam książkę Jak pokolorować szkołę, wydawnictwo Mamania. Wielki worek inspiracji, informacji, adresów. No nic, tylko klikać i czytać i sprawdzać i po prostu działać. Nie narzekać, a działać. Dzięki jeszcze raz, Jakub, i może do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Dzięki. Do usłyszenia.